Witam. Mam taką prośbę, żeby jak ktoś robi prezentację karty audio na USB, to żeby przedstawiał troszeczkę szersze jej właściwości. Chodzi też o właściwości nagrywania, dlatego że na przykład podaję tutaj niektóre nawet dobre firmy, takie jak tutaj na przykład Asus, robi coś takiego, że wstawił na przykład kartę Conexant, która właśnie nie posiada podstawowych właściwości, tylko właściwości posiada nagrywania mikrofonu. Już ja pokazuję w nagrywanie, wchodzę. Proszę bardzo, jest tylko i wyłącznie mikrofon. Tutaj jest słabszy komputer, ale producent HP, ale producent zapewnił właśnie lepszą kartę. To jest Realtek. Wchodzimy w dźwięki i nagrywanie. I tutaj jest właśnie, zobaczcie, i mikrofon, wewnętrzny mikrofon, zewnętrzny, ale i mix stereo. I teraz mogę sobie na przykład z YouTube'a w czasie rzeczywistym nagrywać materiał muzyczny, jeżeli mam taką kartę. I teraz ktoś prezentuje kartę na USB, nie podając takiej właściwości, w związku z tym, że tu w komputerze nie mam właśnie tego mix stereo, no to idę sobie, kupuję. No i nie mam jak w sklepie sprawdzić, czy ona obsługuje tą funkcję, czy nie. No i kupuję, przychodzę do domu, ktoś tam prezentował sobie na YouTubie, ale właśnie nie podał podstawowych tych właściwości. No ja w ciemno, więc kupuję taką kartę. Proszę bardzo, wkładam ją. Już tutaj... Już widzę, jest głośnik już na USB, prawda, włączony i sprawdzam właściwości tej karty. Dźwięk, nagrywanie i niestety ma tylko mikrofon, już tutaj widać jest mikrofon USB, prawda, bo ta górna karta to była ten właśnie Conexant Smart Audio, a właśnie to jest USB i też nie ma, też tylko ma mikrofon. No i karta do wyrzucenia, tylko strata pieniędzy, strata, no bo ktoś prezentując nie raczył sobie właśnie wejść w właściwości nagrywania i pokazać już, jak się coś robi, to trzeba robić dobrze, no bo po co w ogóle robić tylko to, co mnie interesuje, aha, bo lepszy dźwięk, prawda, troszkę lepiej brzmi, już prezentacja poszła na YouTubie, trzeba już jak robi się prezentację podać i właśnie właściwości nagrywania, bo to też jest bardzo ważne, bo mówię, niektóre komputery nie mają tej funkcji i człowiek kupuje taką kartę, żeby właśnie zdobyć tą funkcję. Okazuje się, że ta karta tego nie obsługuje, a ktoś, kto robił prezentację, nie raczył w ogóle sprawdzić tego. Zrobił to w ciemno. Dobra, dziękuję, to by było na tyle. Jestem trochę zdenerwowany.